na przemoc psychiczną. Mąż, który całe życie mówi do żony, że jest do niczego. Ona podświadomie pragnie to usłyszeć i staje się do niczego. To samo dzieje się z osobami, którym mówisz: jesteś głupia, brzydka, gruba. Jakie znasz rozwiązanie na przemoc w rodzinie? Podobne do tego, które stosuje się u pacjentów z uzależnieniem. Najpierw muszą zdać sobie sprawę, że są chorzy. Ale Ciawa jest moim synem. Ciawa chce z tobą być, ale Candy nie. Nie wykorzystuj syna do zdobycia matki. Candy zrobi dla Ciawy wszystko. Będzie z tobą wbrew swojej woli. Nie manipuluje synem. Wybacz. Ale nie zadawaj pytań, jeśli nie chcesz znać odpowiedzi. Dzwonię tylko na chwilę. Idę dzisiaj do lekarza. Właśnie chciałam do ciebie dzwonić. Po co? Przyszła do mnie sąsiadka, Maria Elena. Zrobiła sobie badania? Tak. Wyniki są negatywne. Nie jest chora. Nie? Jak się zaraziłeś? Później zadzwonię. Teraz spieszę się do lekarza. Musicie zorganizować spotkanie młodzieży z Charliem i Lucią. Godziny ustalone. Zaprosiliśmy gości na pierwsze spotkanie. Świetnie. Uważasz, że Charlie i Lucia są na to gotowi? Tak, byli na kursie doszkalającym. Początek tygodnia? Jasne. Wtorek. Tango! 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 Nie umiem tego tańczyć. Tak, dobrze. Świetnie. Mocno. Obrót. Nie da rady, słuchawki. I jeszcze raz. Wariat. Wchodzisz, krzyczysz tango i tańczysz. Dlaczego? Zdałem sobie sprawę z wielu rzeczy. Jakich? Zdejmiemy słuchawki, bo tylko przeszkadzają w rozmowie. Obudziłem się i zrozumiałem kilka spraw. Codziennie rano wstaję, przeciągam się, drapię. Sprawdzam, czy dostałem SMS-a od pacjentek, czy mnie nie potrzebują. Potem wstaję z łóżka, idę do łazienki, myję zęby i twarz. Bardzo to lubię. Codziennie tak samo. Potem zadaję sobie pytanie, czy iść do pracy. Idę, bo nie mam wyboru. Patrzę na siebie w lustrze i widzę, że moje życie jest nudne i monotonne. A co ma do tego tango? Mama powiedziała, że pogodziłem się z losem. Ale to nieprawda. Mogę być nudny, głupi, ale jedna sprawa w moim życiu jest wyjątkiem. Jaka? Ty. Ja? Oczywiście, jako przyjaciółka.
Codziennie, kiedy się budzę, myślę o tobie. Jako przyjaciółce. Jesteś obecna w moim życiu jak wilgoć w powietrzu. Nie mogę się od ciebie uwolnić. Uznałem, że powinienem zająć się zaskakiwaniem cię, żeby pozbyć się monotonii i usłyszeć twój śmiech. Będę tu przychodził codziennie, bez względu na pacjentki czy klientki, i będę cię zaskakiwał. Co wybrałem na dzisiaj? Tango. Oczywiście. Podobało mi się. Wszystko za ten uśmiech, który cię rozpromienia. Wygląda jak z reklamy pasty do zębów. Kiedy się uśmiechasz, zarażasz szczęściem. Dlatego będę tu przychodził teraz codziennie. Co nas czeka jutro? Walc? Walc? Nie mylić z walcem drogowym. Dobrze. To mi lepiej wychodzi. Bueno, Toñito, ¿estás dispuesto Toño, a ayudarnos, sí o no? ¿Pomożesz nam? Sí. Tak. ¿Y entendiste lo que tienes que hacer o no? Zrozumiałeś, co masz zrobić? Más o menos. Mniej więcej. Wyjaśnijcie jeszcze raz. Sí. Ay, ¿qué pasa? Co się dzieje? Do tego siekana cebulka do smaku. Co tam knujesz, Skandi i Lulu? Nic. Podałem im przepis na mojego słynnego kurczaka. Jak idzie z Soledad? Tak jak tobie z kobietami. Ale one nawet na mnie nie spojrzą. Czyli mnie idzie tak samo. Gdzie Hortensia? Nigdy jej nie ma, kiedy jest potrzebna. Wiem coś o tym. Mam na nią ochotę, ale wymyka się. Spokojnie. Nie chce mnie, spokojnie. Co robić? Nic. Hortensia chce, ale jest nieśmiała i czasem ma wątpliwości. Jak to? Tak to. Wątpliwości. Rozmawiałem z nią. Lubi cię. Mówię poważnie. Wpadłeś jej w oko. Może zaproszę ją do siebie. Nastawię muzykę, porwę do tańca. Jasne. Hortensia jest bardzo chętna. Wszyscy moi koledzy dobrze ją znają. To prawdziwa kocica. Była u mnie wiele razy. Tysiące. Wiesz, jak ją nazywają? Łatwizna. Jest taka łatwa. Tutaj są szczury. Żartowałem. Nie mówił pan poważnie? Pewnie, że nie. Wiedzieliśmy, że tu jesteś. Carlo to dobry chłopak. Zajmij się nim. Może wcale mi się nie podoba. Nie wierzę. Zostawię was samych. Nie. Porozmawiajcie. Co się dzieje? Tylko nie dzwoń. Proszę się stąd nie ruszać. Tak nie można. Dlaczego bije pan w dzwon? Daj chłopakowi szansę. Niech pan się nie wtrąca. Co za charakter. Przy tym menopauza to pryszcz. A ja do niej podchodzę z sercem na dłoni. Ledwo ją znasz. Daj jej więcej czasu. Jakieś rady? Hortensia to wspaniała dziewczyna. Czysta i wyjątkowa. Do tego wrażliwa. Niezła z niej plotkara. Ale cierpliwości. Dobrze. W porządku? Witam nasze radiosłuchaczki. Pozdrawiam was, Candy. Candy pisze artykuły, które tak lubicie. Dzisiaj wybrałyśmy temat wzbudzający duże zainteresowanie.
Sí, vamos a hablar de la otra. Porozmawiamy o tej drugiej. Znacie kochankę męża? Wiecie, co czuje i jaka jest? Mamy telefon. Kto dzwoni? Witaj. Jestem Carmen. Miło nam. Opowiedz o sobie. O tym, czego pragniesz. Mam 31 lat. Jestem rozwiedziona, bez dzieci. Spokojnie. Chętnie cię wysłuchamy. Spotykam się z żonatym mężczyzną. Sypiacie ze sobą? Tak. Od początku uprzedził mnie, że nie zostawi żony. Czyli nie oszukuje. I nie możesz mu niczego zarzucić. Zakochałam się w nim. Dlatego z nim jesteś? Byłam sama. Nagle pojawił się on. Sprawił, że znów poczułam się kobietą. Rola kochanki ma swoje zalety. Nie musisz zajmować się mężczyzną. Może dla was to zaleta, ale nie dla mnie. Dlaczego? Zrobiłabym dla niego wszystko, byle tylko ze mną był.